Siemaneczko, witamy z budowy. Już wam pokazuję, co tutaj żeśmy porobili. No oczywiście znowu nic nie nakręciłem, bo nie było czasu, bo trzeba było szybko. Ogień. No i teraz trochę się wyluzowało. Sprzątamy, czekamy za styropianem. A więc tak, zacznijmy od tego. Może pokażę wam, jak obsadziłem sobie kibelki, gabarity. Gabarit to jest firma. Stelaże. A więc zrobiłem sobie to w ścianie. Oczywiście, no tak jak widzicie, ścianka 12, no to trzeba było otwór po prostu wyciąć i wstawić stelaż, tak? Tutaj też trochę miałem problem, bo ogólnie w projekcie kibelek miał być tutaj w tym miejscu, znaczy przepraszam, cofnijmy się jeszcze raz, inaczej. Ogólnie łazienka miała być tutaj. Kibelek miał być tutaj w tym miejscu, tak jak jest wyprowadzony pion. No ale że to pomieszczenie ma tak, jeden tutaj komin, tutaj ma drugi komin, jest troszkę mniejszy od tamtego, no to po prostu zamieniliśmy sobie to na pralnię. No ale że zamieniliśmy to na pralnię, no to tak, no to zrobił się problem tutaj z kibelkiem, bo nie chcieliśmy tutaj kibelka oczywiście na samym wejściu, tutaj muszę uważać, żebym ze schodów nie spadł. No. Żeby kibelek nie był na samym wejściu, żeby tak nie było, na dzień dobry, kurde, otwieramy drzwi, a ja tam siedzę, albo ktokolwiek i coś tam robi. I tam dwójka idzie, o, powiedzmy. No. Grzejniczek tutaj zaraz zrobiliśmy na lewej stronie. Przy wejściu, bo takie tutaj chyba najlepsze miejsce, bo dalej gdzieś indziej to tego miejsca tutaj słabo. Tak najbardziej praktycznie, żeby sobie ten ręcznik tutaj gdzieś tam zarzucić. Prysznic oczywiście będzie tutaj w tym miejscu. Tak jak widzicie, wyprowadzone. No kibelek to już wiadomo. A tutaj, tu w tym miejscu będzie wanna wolno stojąca. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak tam będzie ten odpływ. Przed styropianem, przed wylaniem, no to jeszcze chcę sobie po prostu to zmierzyć. Pojadę po prostu do sklepu, pomierzę sobie taki dokładniejszy wymiar. Tylko tą wannę ogólnie będę chciał umieścić na podejście. Podest chcę gdzieś zrobić tutaj do tego miejsca, tak żeby się mi tutaj ładnie przed szafką, jeszcze przed zlewem skończył. I na tym podejście będzie stała wanna. Oczywiście fajnie podświetlana jakimś ledzikiem. No ale to będzie się działo. Monitorujcie kanał, to już niedługo, jeszcze trochę. Nie chcę zdradzać tutaj, że tak powiem, tego co będziemy tutaj dalej robić, bo to będzie niespodzianka dla niektórych. Dobra, a więc tak, skończmy ten problem właśnie z tą rurką. No tutaj mieliśmy problem tego typu, żeby uzyskać spad, tak? No wiadomo, tutaj ta rura dość długa idzie, ona ma tutaj ze 3 metry ma. Na pewno ma 3 metry. Więc musieliśmy tutaj troszkę minimalnie podkuć, tak jak widzicie. I co tutaj uzyskaliśmy? Już wam pokazuję. Uzyskaliśmy, no wiadomo, to jest krótka poziomica. Mamy taki spad. Spad oczywiście wystarczający, no bo, że tak powiem, żeby się kubka ślizgała, to wystarczy, tak? A to już nie chodzi o to, ale chodzi o to, że później jakieś tam papiery czy cokolwiek, żeby to wszystko ładnie płynęło z wodą, bo wiadomo, że spad za duży też nie może być. No bo to później tak, woda spłynie, a reszta zostaje. No co niektórzy pewnie wiedzą, jak to wszystko działa do końca, także nie muszę tłumaczyć. No, a co wracając do kibelka, to tak, tutaj białe rureczki mamy oczywiście od klimatyzacji, bo jest klimatyzacja do góry, już jest podłączona przed wylaniem. Od klimatyzacji mamy tutaj zrobiony taki ala syfonik, żeby jakiś tam smrodzik nie wychodził i oczywiście ten syfonik jest podłączony też do kanalizy. Stelaż oczywiście przykręcony, zagłębiony na głębokość płyty, tutaj oczywiście wejdzie płyta, żeby to wszystko ładnie przysłonić i później jeszcze następnie wezmę sobie jakiś klej do płytek czy coś takiego, czy jakąś zaprawą, ale raczej klejem to zrobię i jeszcze będę chciał po tej płycie ładnie tutaj siatką przejechać, żeby tą całą konstrukcję wzmocnić. Jak się przypiąłem z drugiej strony, już wam pokazuję. Pogoda się robi piękna, nareszcie idzie wiosna. Tutaj zrobiłem to w ten sposób. Oczywiście tak, wyciąłem sobie tutaj rowek na
jakiś tutaj kątowniczek, znaczy kątowniczek to nie jest akurat kątownik, taka szyna ala coś takiego. Byłem gdzieś tam w hurtowni hydraulicznej, podejrzałem, mówię, a wezmę sobie, bo to spokojnie wystarczy. No i co, no przykręciłem sobie szpilkami, to tutaj, tam niestety tutaj ciasno w tym narożniku, no to wykuliliśmy tam dziurę na jakieś 20 cm, tyle ile dłuto sięgło, nawrzucaliśmy oczywiście tam zaprawy, obsadzone, ustawione, czekaliśmy 2 dni, zdechło, wyschło, no i dopiero żeśmy ustawili sobie stelaż do tej szyny. I wszystko oczywiście jest w poziomie. Tutaj, gdzieś mamy chyba dotąd tą szynę. Tutaj też dałem szpilkę na wylot, skręciłem się chociażby jedną szpilką, żeby to coś tam też w tej ścianie trzymało. Nie? No tak jak widzicie, tu z tej strony, musi wejść płyta, no ale ta płyta to tak słabo tutaj wejdzie, niestety będzie minimalnie wypust. Kupiłem slima. Stelaż. Ale ten slim to tylko takie 10,5 cm. Są gabarity, które mają 8 cm i podejrzewam, że ten gabaryt by się tutaj lepiej sprawdził. Dużo lepiej by się tutaj sprawdził. No wiadomo, gabaryt kosztuje prawie tysiaka, a za ten z koła dałem chyba 500 zł. Czy jakoś tak. No i oczywiście jest slim jak slim, no ale rury już nie uwzględnili, że przestaje i tak poza obrys tutaj zbiornika i tak nie będzie slim. No ale ja tutaj coś wykombinuję, tutaj mamy garderobę, to potem półki, także ja to tutaj jakoś tam zamaskuję płytą i będzie to jakoś tam sensownie wyglądać. Tutaj mamy dociągniętą do rozdzielni, do podłogówki na górę, to też będzie szafa, taka malutka zrobiona. Tutaj mamy pociągnięte do klimatyzacji i w tym miejscu będzie wychodził tutaj nawiew. Także tak to wygląda do góry. No wszystkie rurki oczywiście mamy tutaj pociągnięte. Wszystko idzie w dół. Tutaj prosto schodzi do kotłowni. Te rureczki oczywiście idą do klimatyzacji na stronę zewnętrzną, ale to za chwilę Wam pokażę. Rurki co? No standardowa PEXA 16. Nic nie cudowaliśmy, wiadomo, otulina. Wszystko pospinane co jakiś czas. Jeszcze to gdzieś tam poprostujemy przed laniem, przed styropianem, żeby to wszystko kurczę ładnie wyglądało. No i żeby się trzymało, żeby coś tam się później z tym czasowo nie działo. Tu oczywiście też mamy zrobiony. Cyrkulację też tutaj mamy oczywiście też zrobioną. Tutaj w kuchni zrobiłem sobie tak. Przygotowałem sobie przyszłościowo, bo nie wiem jak to teraz będzie, jak się wprowadzimy. Ale przyszłościowo sobie zrobiłem sobie zasilanie do ekspresu do kawy. Tutaj zasilanie, o zarusztowaniem jest, tutaj mamy zasilanie do lodówki, jakbyśmy chcieli lodówkę sobie z kostkartką tam z lodem kupić. Teraz na razie też nie będziemy takiej kupować, ale jak się nam kiedyś odwiedzi, no to mamy wszystko uszykowane. No, także tak to wygląda. Dobra, to idziemy teraz, pokażę Wam drugą łazieneczkę. Druga łazieneczka wygląda tak. Ona wygląda tak, no wiadomo, zlew. Gebericik, tutaj też oczywiście stelaż w ścianie. Tutaj trochę lepiej było, no bo wiadomo, grubsza ściana. Nie musiałem się przekuwać na wylot, chociaż tam i tak poleciałem, no bo tam do rury musiałem trochę podkuć, no i odprysło. No ale to się tam zaklei się. Zaklei się i nie będzie dziury. No. To tutaj też szpileczki, tylko tu było troszkę lepsze rozwiązanie, bo tutaj gwint fajnie umieścili tutaj w środku. Także skręciłem się szpilką, nie musiałem tutaj żadnej kontry robić. To jest, zobaczcie, to jest nie do ruszenia. No, no i tutaj to samo. Płyta, siateczka z klejem i wieszamy kibelek. Znaczy płyteczki oczywiście najpierw przed tym, nie? Pokażę Wam z drugiej strony, jak to wygląda. Tu jeszcze też, o widzicie, że tutaj, no... Chciałem to pianą zaślepić, ale mówię nie, mówię, bo tu na pianę nie zarobisz i to później by nie trzymało. No a tu i tak płytki będę kładł później, ale to ja to po prostu od drugiej strony jakąś płytę wsadzę i tu delikatnie tam obrzucę jakąś zaprawą i tyle. No, a więc tutaj co? No tutaj to samo zrobiliśmy, nie? Tylko tutaj nie musiałem się wkuwać gdzieś na w narożnik, tylko się zmieściłem, tutaj jest koniec. Tutaj też jest szyna skręcone. No i wszystko, i nie ma o czym dyskutować, trzyma. Trzyma i musi trzymać. No, a więc tak, tutaj oczywiście idą rureczki do góry.
Wiem, co niektórzy mogą powiedzieć, że nie ma tutaj otuliny. A szczerze, nie daję tu ścian otuliny. Idzie to, zaraz wrzucę to po prostu tak jak idzie, nie? Nic się nie powinno raczej dziać z tym. A jak się będzie dziać, no to piszcie mi w komentarzach. No bo też, że tak powiem, hydraulikiem nie jestem. Samouk robię to po prostu sporadycznie, a u siebie, no to wiadomo, na chałupie. Robi się, wiadomo, jakąś tam większą ilość, no bo tak u kogoś, no to wiadomo, rurecki, tylko w łazience przeróbki idą. To jest inna bajka. No tutaj mamy teraz trochę ciemno, no to jest kotłownia. Tutaj zrobiliśmy sobie rozdzielacz do wody. Ciepła, zimna. Znaczy się nie, tu jest ciepła, a zimna jest tutaj. I oczywiście z tego rozdzielacza poszliśmy sobie zasilaniem. Tutaj zrobiliśmy 20 peksę zasilanie na zewnątrz. Na dwór to Wam za chwilę też pokażę. Próba ciśnieniowa oczywiście zrobiona, tak jak widzicie, to jest manometr, to jest powietrze spuszczone, nie? Także, bo jest tu zaworek był otwarty, ale próbę mieliśmy zrobioną przez dobę, także na 3 atmosfery spokojnie wszystko stało, jest elegancko. Chociaż tutaj na tym mieliśmy małe poprawki. Robiliśmy początkowo, zrobiliśmy to nicią teflonową i szczerze po tej nici puszczało. No niestety poszły pakuły, niestety, może stety, no wiadomo, pakuł jest, że tak powiem, każdemu hydraulikowi chyba najwierniejszy. No ale ja też to po prostu zaczynam rozumieć. Pasta, pakuł to trochę później spuchnie i to jest chyba najbardziej pewne rozwiązanie. Pokażę Wam jeszcze teraz tak, garaż. Przez garaż przeszliśmy sobie oczywiście tą rureczką 16 na zewnątrz. Ale piękna pogoda się zrobiła. Najgorsze jest to, że tutaj mieszkamy, znaczy mieszkamy, będziemy mieszkać w takim miejscu, gdzie ten śnieg bardzo wolno wchodzi. O, i tutaj mamy niespodziankę, spłynęło w końcu z góry z daszku. Pozwolę sobie tutaj iść kawałek dalej. Zobaczymy, nie ma nic, wszystko spadło. I bardzo dobrze, rewelacyjnie. No, a co do dachu, tak jak tutaj teraz patrzymy, no niestety w dwóch miejscach mi tam gdzieś podcieka. Oczywiście zaznaczyłem sobie te miejsca. No co no, śnieg zniknie. Trzeba będzie wejść i poprawić. Kominy wszystko ładnie szczelne. Także, a teraz to jeszcze to nie jest problem, wiadomo, jesteśmy na etapie jeszcze takim, że nie ma ocieplenia, na poddaszu nie ma nic. Także nie ma problemu. Dobra, wracamy do wody. Woda wychodzi tutaj, tak? Jedna oczywiście będzie no taka, żebym sobie mógł podpiąć wąż ogrodowy czy cokolwiek. Drugie tutaj wyciągnąłem sobie zasilanie, jakbym chciał gdzieś tam dalej iść, może w przyszłości tam gdzieś w tym miejscu, jak już będzie płot ogrodzenie, tam będzie taką ładną sobie altaneczkę postawimy. Prawdopodobnie zrobimy sobie tam jacuzzi. Jacuzzi, może jakaś sauna, no ale to są plany jakieś tam przyszłościowe. Na razie to po prostu jest tutaj wyciągnięte, żebym nie musiał nic w przyszłości kombinować, przekuwać się, tylko to będzie zrobione teraz. I tak to chyba będę musiał później gdzieś to tutaj bliżej obciąć, żeby mi się to schowało w styropianie i kolanem wyjść na dół i w ziemi gdzieś tutaj jakąś taką zrobić sobie małą studzienkę, znaczy może nie studzienkę, taki rewizję, żeby można było tam zajrzeć do tego. Bo nie wiem, czy tu nie założę sobie drugiego licznika na ogród. No, a tutaj co? No tutaj będziemy mieli tą klimatyzację założoną. Będą dwa wentylatory. To tutaj tam ładnie wchodzi. Tam mamy przewodzik oczywiście do anteny. Nie daję anteny na kominie, bo mi się nie podobają te całe tam stelaże, te mocowanie. Ja po prostu sobie wyjdę tutaj. Już mam mniej więcej sprawdzony. Wiem, że tutaj sygnał będzie mi wychodził. Tutaj sobie po prostu wyjdę takim małym masztem do góry i tu antena pójdzie tam o, w stronę tego tam lasu. I myślę, że nie będzie problemu. No dobra, no to tyle z budowy. Styropian ma do mnie dojechać w poniedziałek. Dzisiaj mamy czwartek. Styropian ma dojechać w poniedziałek, także prawdopodobnie będziemy dopiero kłaść we wtorek. W poniedziałek on ma być do południa, nie, przepraszam, po południu. A w poniedziałek będziemy chcieli spawać stelaż tutaj do kanału. No wiadomo, trzeba jakieś kątowniczki ładnie tutaj wziąć, obspawać, ustawić wszystko do kąta, żeby to ładnie było wszystko zalane. W tym posadzce, nie? Żeby to się wszystko ładnie, sensownie trzymało. No muszę tutaj niestety trochę tych śmieci powywozić jeszcze,
ale to myślę jest kwestia 2 dni i ogarnę. Oczywiście tutaj w garażu też niespodzianka mnie spotkała, szukałem odpływu do wody. Wiedziałem, że on tutaj jest, bo go sam osobiście widziałem przed wylaniem chudziaka. No i co się okazało? Już nie będę mówił kto, ktoś po prostu sobie stwierdził, że to jest w tym rogu. Ja dokładnie nie pamiętałem, no wiadomo, wpadłem na chwilę na budowę, później mnie nie było i nie pamiętałem dokładnie, gdzie to jest. Wiadomo, jak to, rok czasu już minął. No i co? Ja sobie ściągłem tutaj, bo miałem tutaj taki tam kawałek betonu wsadzony, żeby mi tam tego nie zalali. I wyciągłem sobie to i kopię. Za chwilę wykopałem, że cały szpadel mi wszedł, a rury nie ma. No, co się okazało? Rura oczywiście była tutaj obok, tu gdzieś jest w tym miejscu rura. Niezaznaczone i oczywiście też na głębokości prawie takie, że ciężko było tam kolano zrobić i wyjść. Ktoś miał to uszykować przed wylaniem, no ale nie uszykował, no trudno. Ale jakoś sobie z tym poradziliśmy, no ale co to nas nerwów kosztowało, no to kosztowało, nie? No. Teraz kupię jakiś tam, jakąś zaprawę, albo wezmę cement, bo mam trochę żwiru, mieszam żwir z cementem i tutaj to wyleję, żeby to mniej więcej w miarę równe było. Ja tutaj wylałem kilka wiader wody, żeby to się ubiło ładnie. O, już widzę, że się twarde zrobiło. Także nie powinno to siadać. O, tu już widzę, że tutaj czas nam, kurczę, dzisiaj długi filmik. Rozdzielnia oczywiście też tam musiałem, przewody tutaj jeszcze miałem od oczyszczalni zewnętrznej. Musiałem się też wpiąć, no i zapomniałem jednego przewodziku do... omówcie mi, podpowiedzcie. Do czego zapomniałem tutaj przewodu? Do indukcji, no. A więc podpięliśmy się tutaj tak do indukcji, no i tutaj miałem luźny jeden do właśnie oczyszczalni, no. Także muszę, nie składam jeszcze skrzyni, bo muszę to wszystko kawałek przesunąć w tą stronę, każdą jedną tutaj, bo brakuje mi tyle, żeby to wszystko jakoś tam centralnie wyśrodkować, żeby to ładnie, estetycznie wyglądało. No i drukareczka będzie i będzie opis do każdego S. No ale to później. Dobra, nie przynudzam. Bo to już 17 minut za nami. Później po posadzkach, posadzki, już mówię, posadzki będę, będę tutaj miał anhydryt. Są dużo lepsze podobno, szybciej ciepło dają. No i tak to po prostu wygląda. No dobra, to do zobaczenia. Myślę, że w kolejnym tygodniu też coś postaram się wrzucić. No a jak już wejdę płytki i tak dalej, no to obiecuję, że będą częściej filmiki, także to tyle. Pozdrawiam.